Jesienne noce potrafią dać w kość. Nad wodą o tej porze powinniśmy już być przygotowani na duży chłód. Ciepła raczej nie uświadczymy. No, chyba że zapewnimy je sobie sami. A sposobów jest wiele. Od ciepłej odzieży, poprzez ogrzewanie gazowe, na śpiworach kończąc. I właśnie o tym ostatnim dzisiaj w Niezbędniku Wędkarza. Każdy z Was ma jakieś swoje doświadczenia z jesiennymi połowami. Jedni z Was ograniczają swoje wyjazdy w tym czasie nad wodę, drudzy z kolei organizują tygodniowe zasiadki nad wodą w nadziei na złowienie swojego Big Fisha. Jesień nad wodą o tej porze naprawdę wymaga dobrego przygotowania. Dziś w naszym teście dwuwarstwowy śpiwór od czeskiej firmy Miwardi. To kolejna ulepszona wersja swojego już dobrze znanego poprzednika. To śpiwór do użytkowania przez cały rok. Jest dwuwarstwowy i zapewni nam komfort nawet przy minus 20 stopniach Celsjusza. Jego budowa sprawia, że można go używać także latem. Oczywiście po odpięciu jednej z warstw. Jego uniwersalne zastosowanie bierze się z dwóch niezależnych warstw o bardzo dobrze izolujących poszyciach. Sprawia to, że śpiwór ten może nam posłużyć i zimą, i latem. Wyściółka z mikroporowego włókna typu Hollow Fiber znacznie lepiej izoluje od typowych włókien syntetycznych przy wypełnieniu o takiej samej grubości. Wszystkie warstwy są bogato wyściełane dla osiągnięcia tych ponadprzeciętnych właściwości izolacyjnych. Jedną z nowości, jakie wprowadził do tego modelu czeski producent, jest kurtyna na zamki. Dzięki temu śpiwór ten nie wychładza się właśnie poprzez ekspres. Zewnętrzna powłoka została stworzona z oddychającego i wodoodpornego materiału Peach Skin. Podszewkę wykonano z najwyższej jakości mikrowełny. Duże rozmiary śpiwora zapewniają pełny komfort. Łatwo można go też przymocować do każdego łóżka wędkarskiego Miwardi. Pomimo tego, że śpiwór ten spełnia swoje zadania praktycznie przez okrągły rok, to jego wymiary transportowe nie przerażają. Można go wygodnie upchać w bagażniku, ma 60 cm długości na 40 wysokości, a waży nieco ponad 6,5 kg. Po rozłożeniu spokojnie zmieści się w nim sporej postury wędkarz. Długość to 225 cm, a szerokość to prawie metr. Sleeping Bag New Dynasty Extreme to propozycja dla tych z Was, którzy nad wodą w ciągu roku spędzają sporo czasu. To takie swoiste dwa w jednym za rozsądną, ale nie za niską cenę. Należy pamiętać, że wszystko to, co dobre, kosztuje.